Lata 80. w Formule 1 to szalona era turbo z potężnymi silnikami V8, obfitująca w spektakularne wyścigi, mrożące krew w żyłach momenty i historyczne pojedynki kierowców. Nie tylko za kółkiem. Ci, którym nie wystarczało oglądanie królowej motorsportu w telewizji albo nawet na żywo, mogli się sprawdzić w kokpitach wirtualnych bolidów. Już ponad 4 dekady temu w salonach gier pojawiły się takie tytuły jak Grand Track, Sprint i Monaco GP. Oczywiście były to tylko nieśmiałe próby oddania klimatu wyścigów, które z prawdziwą F1 łączyły jedynie naklejki na obudowie automatów. Ewentualnie jeszcze mały sprite samochodu przypominający bolid, pod warunkiem, że miało się sporą wyobraźnię. Nie było mowy o wykorzystaniu prawdziwych nazw zespołów, a tym bardziej nazwisk kierowców. Tory też w żadnym wypadku nie przypominały swoich prawdziwych odpowiedników. Trzeba było jeszcze trochę poczekać, aż technologia i ambicje programistów pójdą do przodu, pozwalając uzyskać bardziej odpowiednie warunki do komputerowego ścigania. Pierwszy przełom nadszedł w 1982 roku, kiedy Namco wjechało na rynek z Pole Position. Ta gra jako pierwsza próbowała oddać ducha Formuły 1, pozwalając ścigać się na prawdziwym torze, w tym wypadku japońskim Fuji Speedway. Chociaż samą nitkę odwzorowano dość wiernie, to na więcej elementów nie starczyło zasobów sprzętowych. Dlatego ściganie odbywało się niejako w szczerym polu, bez trybun, budynku garaży i innych charakterystycznych obiektów. Jako smaczek dorzucono jedynie majaczącą na horyzoncie górę Fuji. Tak samo w grze nie znalazł się nawet ślad nazw prawdziwych zespołów, ani samochodów F1. Musiał wystarczyć znajomy wizerunek bolidu i wspomniany tor. Ponieważ tytuł Pole Position do czegoś zobowiązywał, to zadbano o rundę kwalifikacyjną przed samym wyścigiem. Należało wykręcić jak najlepszy czas, co przy dobrej jeździe pozwalało zająć wyższe pole startowe. Jak w życiu. Patrząc na datę wydania, to była naprawdę spora rewolucja w rozgrywce. Sam wyścig to już bezpośrednia walka z innymi zawodnikami, połączona ze sprawnym pokonywaniem zakrętów. Wprawdzie w Pole Position nie trzeba było się martwić ani o zużycie opon, ani o poziom paliwa, ale już mocniejsze trącanie innych bolidów kończyło się efektowną kraksą. I jak to w arkadówkach bywało, samochód odradzał się na torze, więc stratą była utrata cennego czasu i pozycji. Pędząc z gazem wciśniętym w podłogę, nie dało się nie zauważyć mijanych na poboczu reklam. Namco w ramach licencji mogło wykorzystać tor Fuji Speedway, nazwę Formuła 1 oraz właśnie loga kilku firm, które jako sponsorzy pojawiały się podczas wyścigów. Tym samym przez ekran przemykały banery Pepsi, Egypt, Canon oraz Martini i Marlboro. To czytelny symbol tamtej dekady, kiedy kierowca F1 mógł spokojnie przed kamerami wypalić szluga i łyknąć kieliszek wina. Oczywiście po wyścigu. Pole Position trafiło do salonów gier w dwóch wersjach obudów. Już ta podstawowa, tak zwana stojąca, była wyposażona w kierownicę, drążek zmiany biegów działający w dwóch przełożeniach, a także pedał gazu. Hamulca nie przewidziano. Komu on był potrzebny? Nawet ta wersja robiła wrażenie, a co dopiero odmiana deluxe. Duża obudowa, do której dołożono kubełkowy plastikowy fotel i potężne głośniki, potęgowały wrażenia z jazdy. Producent zalecał, żeby właściciele salonów wymagali wrzucenia dwóch żetonów do rozpoczęcia zabawy, zamiast standardowo jednego. W końcu jakość i emocje musiały kosztować. Na szczęście dla nas, w Pole Position można było zagrać mniejszym kosztem. W końcu na konsole i komputery domowe trafiły liczne konwersje. Na pierwszy ogień poszły porty dla Atari 2600, 5200 i 8-bitowe XLXE, gdzie ze względu na słabsze niż w automacie podzespoły, nieuniknione były cięcia w oprawie. Bolidy niekoniecznie przypominały swoje prawdziwe odpowiedniki, a z billboardów zniknęły loga sponsorów. Natomiast nadal można było się o nie efektownie rozwalić. Inne wersje, jak choćby na Intellivision i Vika 20, wyglądały i ruszały się koszmarnie.
Na szczególną uwagę zasługuje port na Spektrum, w którym nie dało się samodzielnie dodawać gazu. Bolid przyspieszał automatycznie do maksymalnej prędkości, a jedyne co dało się zrobić, to przyhamować. Czyli odwrotnie jak w arkadowym pierwowzorze. Kiedy w sezonie 83 o tytuł walczyli przede wszystkim Alain Prost i Nelson Piquet, fani wirtualnego ścigania otrzymali dwa dobre tytuły. Na pierwszy ogień poszedł Checkered Flag, wydany wyłącznie na ZX Spectrum. Inspiracją do stworzenia tej gry był omawiany przed chwilą Pole Position, a także Flight Simulator. Wprawdzie była to produkcja traktująca o lotnictwie, a nie o wyścigach F1, ale chodziło tutaj o aspekt symulacyjny. Wcześniej autorzy Checkered Flag wykonywali konwersję Flight Simulator na ZX-a, więc widzieli potencjał w bardziej realistycznym podejściu do tematu. W cudzysłowie oczywiście, bo realizm na 8 bitach to rzecz umowna. Tym bardziej, że poczciwy gumiak słabo nadawał się do przeliczania fizyki wirtualnego świata, ale mimo to postanowiono spróbować. Na pierwszy rzut oka gra wygląda naprawdę dobrze. Zamiast typowego arkadowego ujęcia z tyłu bolidu, tutaj dostaliśmy widok z kokpitu, a na nim zestaw wskaźników i kontrolek, działających. Należało więc pilnować obrotów silnika, jego temperatury, wbijać odpowiednie biegi i zerkać na poziom paliwa. To już dostarczało niezłą porcję emocji, bo jazda na torze już niekoniecznie. Zabrakło kluczowego elementu w postaci innych komputerowych kierowców. Twórcy gry tłumaczyli swoją decyzję tym, że próby wprowadzenia innych bolidów powodowały znaczne spadki liczby klatek animacji. Nie było sensu sprzedawać graczom pokazu slajdów, więc Checkered Flag oferował samotne śrubowanie własnych czasówek. Zamiast konkurentów na torze pojawiły się różne dziwne przeszkody. Nie przypominam sobie, żeby podczas wyścigu F1 ktoś najechał na rozbitą butelkę albo zahaczył o solidny głaz leżący na torze. Tutaj było to możliwe. Przynajmniej zadbano o prosty system kolizji. Kontakt z tymi przedmiotami mógł uszkodzić opony albo przednie skrzydło, co skutkowało trudniejszym prowadzeniem. W pewnym momencie pojawiła się kolejna nowość w postaci możliwości zjechania do pit stopu celem dokonania napraw. Wciąż symbolicznego, bo był to tylko oddzielony kawałek asfaltu, ale jednak. Gra nie miała wykupionej licencji F1 ani na wykorzystywanie nazwisk kierowców, ani zespołów. Zamiast tego przekręcono nazwy znanych teamów, tworząc fikcyjne zespoły Ferretti Turbo albo McFaster Special. Po części tak samo było w przypadku torów, gdzie kilka z nich było czystą fantazją autorów. Ale jednocześnie do gry trafiły też prawdziwe nitki jak Silverstone, Monza czy Paul Ricard. Ciekawostką jest sposób, w jaki je odwzorowano. Posłużono się tutaj albumem o Formule 1, w którym były dokładnie rozrysowane tory z ówczesnych sezonów wyścigowych. Zmierzono każdy fragment linijką, przeniesiono na papier milimetrowy, a następnie do gry. Stara szkoła. Checkered Flag to był niezły tytuł, ale próbował za bardzo wyjść przed szereg. Ośmiobitowce nie nadawały się do symulatorów, dlatego póki co inni wydawcy skupiali się na czysto zręcznościowym podejściu do tematu. W tym samym roku premierę miał także Pit Stop od amerykańskiej firmy Epix. Wykorzystano w nim sprawdzony widok z tyłu bolidu, osiągając przy tym lepsze wrażenie prędkości niż w komputerowych wersjach Pole Position. Czyli jeden z kluczowych składników, czytaj dynamika rozgrywki, był w porządku. Autorzy Pit Stop zdawali sobie sprawę, że wymagania graczy rosną i produkcja związana z F1 nie mogła mieć już tylko loga tej dyscypliny sportu. Trzeba było wprowadzać elementy znane z prawdziwych wyścigów. Tutaj pojawiało się choćby zarządzanie oponami. Gumy ścierały się od zbyt ostrej jazdy i przy zahaczaniu o pobocze. Do tego każda z opon degradowała się niezależnie, co tylko dodawało różnorodności całej zabawie. Nowe komplety kół czekały oczywiście w boksach, więc gra wprowadzała kolejną nowość w postaci dynamicznego pit stopu. Po zjeździe na stanowisko następował przeskok na widok izometryczny, gdzie przejmowało się kontrolę nad mechanikami zmieniając opony, a przy okazji dolewało się wachy do wysuszonego zbiornika paliwa. W rzeczywistości rekordziści wymieniają koła w 2 sekundy. W grze machanie joystickiem trwało troszkę dłużej. Czasem naprawdę o wiele dłużej. Na tyle, że kierowca zdążyłby nawet wcisnąć hot doga z Orlenu. W
Wcześniej gry o F1 pozwalały brać udział w pojedynczych wyścigach lub samotnej jeździe na czas, a dopiero pit stop wprowadził coś na kształt mistrzostw. Co prawda cały sezon ograniczył się do cyklu 6 wyścigów, ale dobre i to. I przynajmniej pojawiły się znajome nazwy jak Le Mans, Monaco, Kialami i Mont-Tremblant. O tym ostatnim napisano w instrukcji, że ma reputację cmentarzyska kierowców. Nieźle. Pit stop doczekał się udanego sequela, w którym największą nowością był tryb dla dwóch graczy. Walka koło w koło z kumplem siedzącym na krześle obok, trącanie się łokciami i bluzgi rzucane przy wypadnięciu z trasy. Tak wyglądał multiplayer lat 80. W prawdziwym świecie Formuły 1 trwał istny wyścig zbrojeń podczas szaleństwa zwanego erą turbo. Coraz potężniejsze bolidy dysponujące mocą ponad 1000 koni mechanicznych dawały niesamowite spektakle na torach, gdzie toczyły się legendarne pojedynki Prost kontra Lauda, Mansell kontra Piquet, Villeneuve kontra Pironi. Nic dziwnego, że gracze coraz chętniej zasiadali w wirtualnych kokpitach, dając się ponieść wyobraźni i adrenalinie. Tym bardziej, że w grach wideo cały czas dokonywał się postęp, dzięki któremu nowe produkcje oferowały coraz więcej możliwości w temacie odwzorowania wyścigów F1. W 1984 roku ludzie z Segi pokusili się o eksperyment w postaci GP World. Gra bazowała na technologii dysków laserowych, które miały zaoferować zupełnie nową jakość. Jak się później okazało, była to ślepa uliczka branży elektronicznej rozrywki. Na pierwszy rzut oka GP World wyglądało rewelacyjnie, wręcz fotorealistycznie. Trik polegał na tym, że widoczna na ekranie trasa to był nagrany wcześniej film, odtwarzany z laserowego dysku. Gracz nie miał żadnego wpływu na kierunek jazdy. Jedyne co mógł zrobić, to poruszać lewo-prawo małym sprite'em u dołu ekranu, który symbolizował bolid F1, próbując ominąć innych zawodników. Niby fajnie, ale to wszystko było niczym jazda po szynach. Efekt wow szybko ustępował frustracji, bo sterowanie było mocno nieprecyzyjne, a detekcja kolizji wyczyniała różne cuda. GP World reklamowano jako, uwaga, najbardziej realistyczny symulator F1 w historii. Można było się pościgać na torze Fuji Speedway i dwóch innych bezimiennych trasach, które z formułą nie miały nic wspólnego. Gra świata nie zawojowała i przepadła razem z przehajpowaną technologią dysków laserowych. W kolejnym roku można było sprawdzić się w zupełnie nowej roli. Tym razem nie kierowcy, a szefa zespołu F1. Gra nazwana po prostu Formula One sadzała nas na stołku człowieka orkiestry, który musiał być jednocześnie menedżerem, inżynierem od rozwoju bolidu, głównym mechanikiem i jednocześnie łebskim strategiem wyścigowym. Taka zmiana podejścia raz, że była powiewem świeżości, a dwa, wyszła zaskakująco dobrze. Formula One, wydana na ZX Spectrum i Amstrada, starała się oddać ducha tego sportu od strony zarządzania. Gracze otrzymali do dyspozycji prawdziwe zespoły i kierowców walczących o mistrzostwo sezonu 85. Wreszcie na ekranach zagościły znane nazwiska, pośród których można było przebierać, podpisując kontrakty z najlepszymi. A ci oczywiście słono sobie liczyli za swoje usługi. Podobnie jak dział rozwoju zajmujący się ulepszaniem bolidów. Odpowiednie zarządzanie zespołem, pracą mechaników, ustalanie taktyki na wyścigi było kluczowe do osiągnięcia sukcesu w tym 8-bitowym tytule. Autorzy gry zrobili solidne rozeznanie w temacie. Wybrali się na dwie popularne rundy w Monaco i na Silverstone, gdzie mieli możliwość z bliska przyglądnąć się, jak działa cały ten wyścigowy cyrk na kółkach. Główny programista miał wujka, który pracował przy silnikach Cosworth'a dostarczanych zespołom McLaren, Williams i Lotus, więc ten załatwił im wejście do padoku. Tam ekipa mogła porozmawiać z członkami zespołów, poznając nieco smaczków na temat działalności teamów. Gra znalazła swoją niszę i pokazała, że rozgrywka od strony strategicznej może być równie emocjonująca co walka na wirtualnym torze. W międzyczasie na rynek trafiły też solidne krapy, szargające dobre imię królowej motorsportu. Bez oficjalnej licencji próbowały podszywać się pod znaną markę. I cóż, niektórzy się na to łapali.
Granie w takie produkcje było zwykłą męczarnią. Ich główne grzechy to nijaka rozgrywka, brak dynamiki, fatalne sterowanie i przedatowana oprawa. Szczególnie nasze uszy były katowane monotonnymi odgłosami pracy silników. Dobrze, wracajmy do ciekawszych historii. W 1987 roku doszło do konfrontacji dwóch wydawców, Activision i Codemasters. Ta pierwsza, znana amerykańska firma, oskarżyła o plagiat Brytyjczyków, którzy według nich mieli czelność wypuścić do sprzedaży grę Grand Prix Simulator, która okazała się być łudząco podobna do ich produkcji Super Sprint. Ale po kolei. Super Sprint to wydany w 1986 roku sequel starej, bo 8-letniej automatowej gry Sprint. Pomysł był taki, żeby przygotować tytuł luźno nawiązujący do wyścigów F1. Po ekranie miały popylać charakterystyczne bolidy, ścigając się na zakręconych torach zamkniętych w obrębie jednego ekranu. Esencją rozgrywki były pojedynki trzech graczy, którzy mogli jednocześnie rywalizować ze sobą i z kierowcami sterowanymi przez komputer. Autorów trochę poniosła fantazja, bo na torach potrafiły znaleźć się zerwane mosty albo zamykające przejazd bramy, a samochody mogły zostać wessane przez przemieszczający się tu i tam wir tornada. Ale ważne, że zabawa była intensywna i gra dzięki swojej popularności trafiła też na komputery domowe. Niespełna pół roku później na 8-bitowcach pojawił się wspomniany już Grand Prix Simulator od Codemasters. Tytuł rzeczywiście wyglądał jak kuzyn Super Sprint, więc włodarze Activision od razu zareagowali, domagając się wstrzymania sprzedaży gry. Głos zabrali bracia Olivier, autorzy Grand Prix Simulator, a wcześniej bardzo popularnej serii Dizzy. Tłumaczyli, że nie inspirowali się amerykańską produkcją, wówczas podobno w ogóle jej nie znali. Genezą ich pomysłu miała być marka Skelectric, której logo nosiły popularne w Wielkiej Brytanii zestawy torów wyścigowych, po których w szaleńczym tempie jeździły małe modele samochodów. Można było kupić repliki popularnych wyścigówek, rajdówek i właśnie bolidów Formuły 1. Bracia Olivier mieli hopla na punkcie Skelectric, więc chcieli stworzyć grę, która będzie im to przypominała. Grafikę w ujęciu z góry zapożyczyli ze swojej wcześniejszej produkcji, czyli BMX Simulator. Ich wyjaśnienia były dość przekonujące, więc Codemasters doszło do porozumienia z Activision i ci wycofali swoje zarzuty. Grand Prix Simulator, chociaż w tytule miało magiczne słowo symulator, to nie miało z tym poważnym gatunkiem nic wspólnego. To klasyczne, uproszczone zręcznościowe wyścigi, które z F1 łączyły wizerunki bolidów widoczne na okładce kasety, ekranie tytułowym i górnej belce statusu podczas właściwej rozgrywki. Bo już na samym torze jeździły jakieś dziwne, kolorowe klocki, w których za Chiny nie dało się dostrzec znanych maszyn. No może poza tym, że ten czerwony to na pewno Ferrari. Mniej więcej w 1987-88 roku dało się zauważyć, że Formuła 1 w wydaniach na komputery i konsole złapała trochę zadyszkę. 8-bitowe sprzęty nie były w stanie przeskoczyć pewnego progu jakościowego, 16-bitowce jeszcze przez chwilę czaiły się w boksach, przynajmniej w tym temacie, więc postęp dokonywał się gdzie indziej, w salonach gier. Szybki rozwój nowych systemów zdolnych uciągnąć coraz lepszą oprawę dał szansę na pokazanie pazura wirtualnej F1. Ekipa z Namco, która dała światu pole position, po raz kolejny pokazała, że zna się na rzeczy. Ich Winning Run z 1988 roku wprowadził formułę w świat trójwymiaru, opartego na grafice wektorowej. Tory, otoczenie, bolidy przestały już być płaskimi, skalowanymi sprite'ami, a stały się przestrzennymi modelami, które dało się obejrzeć z każdej strony. Okej, w grze nie wykorzystano pełnej licencji, przez co nawet Tor, cała jedna trasa, która trafiła do Winning Run, był autorskim projektem Namco. Ale wrażenia, jakie dawała maszyna arcade, pozwalając zasiąść w wyścigowym fotelu i chwycić sportową kierownicę, rekompensowały te niedostatki. Pod koniec lat 80. dwaj znakomici kierowcy, Prost i Senna, zafundowali kibicom fantastyczne emocje, szczególnie podczas pamiętnych rund na torze w Monako.
Zarówno kwalifikacje, jak i wyścig był popisem niesamowitego kunsztu obydwu kierowców, którzy z zegarmistrzowską precyzją prowadzili swoje bolidy w wąskiej nitce toru. Już wówczas mówiono, że Monako oddziela mężczyzn od chłopców, którzy przyszli się pościgać. Faktycznie, do dziś jest to jedna z tych rund w kalendarzu, gdzie bardziej liczy się człowiek niż maszyna. Sława tego toru nie umknęła też twórcom gier, którzy do tego momentu jakoś nie potrafili prawidłowo oddać jego atmosfery. Wreszcie w 1989 roku Sega zmierzyła się z legendą, dostarczając widowiskowe Super Monaco GP w wersji na automaty. Chociaż trasa przedstawiona w ich grze była w wielu miejscach zmieniona, to zawierała jej charakterystyczne fragmenty. Tunel pod hotelem, nawrót Herpin, szykane Nouvelle czy zakręt La Rascasse. Wszędobylskie bandy w połączeniu z wąską trasą przypominały graczom jak żywo wyścig, który znali z transmisji telewizyjnych. I jak to wszystko zasuwało? Poczucie prędkości zapewniała grafika oparta na skalowanych sprite'ach, płynnie zmieniających się na ekranie. Gra hulała na płycie głównej Xboard, zapewniając stałe 60 klatek na sekundę. Prawdziwa wyścigowa rakieta! Super Monaco GP, oprócz standardowej obudowy wyposażonej w kierownicę i pedał gazu, dostało też wersję Deluxe, gdzie wyścigowy fotel oraz kierownica miały wbudowane coś na kształt dzisiejszej technologii Force Feedback. W sam raz dla spotęgowania wrażeń płynących z walki o pozycję na torze. Lawirując w ciasnych zakrętach, dało się zauważyć reklamy ustawione na poboczach albo zawieszone na rusztowaniach ponad trasą. Ponieważ Sega nie miała praw do wykorzystywania prawdziwych marek, to poprzekręcała znane nazwy, tworząc Konana z Canona, Fodo z Forda albo Marlboro z Marlboro. I właśnie z powodu tej ostatniej wybuchła sroga awantura. Koncern tytoniowy Philip Morris dopatrzył się w tym zbyt dużego podobieństwa do swojej marki papierosów, w związku z czym wytoczył wydawcy gry proces. Sprawa ciągnęła się w amerykańskim sądzie prawie 2 lata i skończyła się przegraną Segi. Z obudów automatów Super Monaco GP musiały zniknąć naklejki z widocznym bolidem McLarena, zawierającym loga swojego sponsora, Marlboro. I mowa tu o wszystkich automatach, rozsianych po całym świecie. Już samo to było skomplikowaną operacją logistyczną, a Sega musiała jeszcze przygotować zamienne chipy dla płyt głównych, które usuwały z gry fejkowe znaczki Marlboro. Nie da się ukryć, że trochę to Japończyków kosztowało, nerwów i pieniędzy. Firma mogła się nieco odkuć finansowo, sprzedając różnym wydawcom licencje na przygotowanie konwersji dla komputerów i konsol. Szczególnie dopieszczeni mogli się poczuć posiadacze sprzętów z Sega Mega Drive, Master System i Game Gear. Super Monaco GP zostało tam solidnie rozbudowane. Dodano cały cykl mistrzostw sezonu 89, co oznaczało wprowadzenie aż 16 różnych wyścigów. Oprócz tytułowego Monaco można było rywalizować na klasycznej nitce Silverstone, w deszczowym Spa albo w świątyni prędkości na Monzie. Na podobne atrakcje mogli liczyć posiadacze Amigi i Atari ST, chociaż tutaj premiera opóźniła się o rok w stosunku do wersji konsolowych. Najgorzej wypadły porty na 8-bitowce. Zawierały jedną tytułową trasę, w dodatku mocno wykastrowaną z grafiki otoczenia, przez co miało się wrażenie, że wyścig odbywa się w szczerym polu, a pełne blichtru Monaco majaczy gdzieś na horyzoncie. Kolejne produkcje z logo F1 rozwijały się dwutorowo. Pierwszą grupę stanowiły szybkie, arkadowe szpile, stawiające na w miarę prostą i efektowną jazdę, które ukazywały się głównie na maszynach arcade albo na konsolach. Takie gry cechował niski próg wejścia. Praktycznie każdy mógł wrzucić żeton do automatu, chwycić kierownicę i oddać się bezstresowej zabawie. Po drugiej stronie stały produkcje pretendujące do miana symulatorów. Komputery pokroju Amigi albo PC-tów z procesorami 386 pod maską były w stanie dostarczyć odpowiednią jak na swoje czasy dozę realizmu. Poważne gry dla osób z dużym samozaparciem, gotowych zarywać nocki, byle doskonalić się w danym tytule. Naczelnym przykładem gry, która zmieniła wszystko w tej tematyce, było Formula One Grand Prix, wydane przez Microprose. Wprawdzie był to już rok 91, ale nie można nie wspomnieć o tym wybitnym tytule.
Nie dość, że amerykańska firma kojarzyła się z wysokiej jakości symulatorami, to jeszcze autorem gry był Jeff Cremont, uznany brytyjski programista, z pod ręki którego wyszły choćby znakomite Refs albo Stunt Car Racer. Cremont prywatnie był zapalonym miłośnikiem motoryzacji, dlatego jego obsesją było tworzenie gier wyścigowych z zaawansowaną fizyką i sporą dawką realizmu. W pewnym momencie zaczął regularnie oglądać wyścigi Formuły 1, co oczywiście nadało kierunek jego kolejnej produkcji. Problem był taki, że nie było go stać na wykupienie pełnej licencji F1, a bawienie się w półśrodki pokroju, wymyślanie własnych nazw zespołów i kierowców nie wchodziło w rachubę. To miał być przecież wielki tytuł, godny królowej motorsportu. Wieści o Cremondzie poszukującym wydawcy dla swojego symulatora dotarły do Microprose. Ci akurat rozmawiali z McLarenem, wtedy czołową ekipą F1. Plan był taki, żeby przygotować tytuł, w którym gracz rozwijałby swoją karierę kierowcy wyścigowego pod skrzydłami tego teamu. Cremont nadawał się do tej roboty idealnie. Dostał więc zielone światło i zaczął dłubać w kodzie. Niestety, po pół roku prac ludzie z McLarena wycofali się z umowy i Amerykanie musieli zdecydować, co zrobić z rozgrzebanym projektem. Na tym etapie silnik gry szykowany przez utalentowanego Brytyjczyka zapowiadał się już na tyle obiecująco, że Microprose pociągnął temat dalej. Łącznie 3 lata zajęło Cremontowi ukończenie całej gry, nad którą pracował praktycznie sam. Formula One Grand Prix pokazywała pazur na każdym kroku. Pełna licencja obejmująca zespoły, bolidy, kierowców i tory, połączone z realistycznym modelem jazdy, były wówczas niczym marzenie każdego maniaka F1. Cykl mistrzostw w grze składał się z 16 weekendów wyścigowych podzielonych na właściwe sesje, czyli trening, kwalifikacje i wyścig. Wreszcie można było ubrudzić się wirtualnym smarem, grzebiąc w ustawieniach samochodu, zmieniając takie parametry jak docisk, przełożenie skrzyni biegów albo ciśnienie w oponach. Miało to wpływ na osiągi, a przede wszystkim na zachowanie się bolidu na torze. A tam działy się rzeczy niesłychane w kategorii komputerów 16-bitowych. Jazda na limicie połączona z lawirowaniem między innymi kierowcami przy umiejętnym przycinaniu krawężników, byle tylko osiągnąć najlepszy czas przejazdu i zyskać kolejną pozycję. Wszystko to ubrane w trójwymiarowe środowisko, jakiego ta tematyka na komputerach domowych jeszcze nie widziała. Tory przestały być płaskim kawałkiem terenu, ale wreszcie uwzględniały zmiany wysokości trasy, a trybuny zapełniły się kibicami. Okej, były to wielobarwne piksele, ale w widoku z kokpitu, przy jeździe z gazem wbitym w podłogę, wyglądały bardzo sugestywnie. Wokół torów rosły drzewa i stały zabudowania, a nawet dźwigi trzymające kamery do transmisji telewizyjnych. W pit stopie czekała w gotowości ekipa mechaników gotowa zmienić opony i dolać paliwa. Chociaż jak się przyjrzeć, to panowie byli dość sztywni. Chyba zabrakło im werwy. Czy ta gra miała jakieś wady? Na pewno nie była to zabawa dla każdego. Taka już cecha symulatorów. Chcesz mieć wyniki, musisz dużo trenować. Kłopot sprawiała też prędkość działania programu. Szczególnie podczas startu wyścigu, kiedy na ekranie kotłowało się wiele bolidów, animacja mocno chrupała. Brak płynności to automatycznie częściowa utrata kontroli nad samochodem i większe ryzyko popełnienia błędu. Jako że Microprose zawsze stawiało na jakość, to nie tylko gra była najwyższej próby. Także jej oryginalne wydanie zapewniało dodatkową porcję wrażeń. W przepastnym pudełku oprócz dyskietek i broszur reklamowych znalazła się gruba na 160 stron instrukcja. Dla każdego wirtualnego kierowcy była to prawdziwa Biblia, która krok po kroku wprowadzała graczy w tajniki Formuły 1. Można więc było zajrzeć do rozdziału tłumaczącego odpowiednie techniki jazdy, albo poczytać o charakterystyce wszystkich torów, wraz ze wskazówkami, jak pokonywać ich zakręty. Na deser czekała historia tego sportu wraz z kulisami pracy zespołów, a wszystko to okraszone solidną porcją zdjęć. Produkcja Microprose zamyka ten materiał, ale też nie wyczerpuje pełnej puli gier o F1, które ukazały się w dekadzie lat 80. Jeśli pamiętacie inne, warte przypomnienia produkcje, dajcie znać w komentarzach. Będzie okazja do dyskusji. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym historycznym przeglądzie. Bywajcie!